Hejka, witam Was w kolejnym odcinku z serii Back to School na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje przybory na ten rok szkolny, czyli 2021 na 2022. Dla nowych widzów ja po wakacjach idę do 8 klasy. Wiem, że bardzo dużo jest nowych widzów, którzy po prostu mogą nie wiedzieć, do której klasy idę, więc po prostu na samym początku mówię, do której klasy idę, czyli do 8. I przed sobą mam wyłożone wszystkie rzeczy, które kupiłam na tym wielkim shoppingu. Kilka rzeczy tam zamawiałam przez internet i tak jak na to patrzę, to stwierdzam, że prawie cała moja wyprawka jest różowa i pastelowa, więc wiecie, idę do 8 klasy, a moja wyprawka jest różowa z jakimiś świnkami jednorożcami. Tak to ze mną już jest. W każdym razie myślę, że już możemy zacząć i na samym początku pokażę Wam, jaki mam plecak. A więc to jest mój plecak, to jest ten sam plecak, co miałam go rok temu. To jest plecak taki zwykły z Rikankena, szary, z takimi dodatkami czarno-białymi. On jest mega fajny, bardzo dużo rzeczy się w nim mieści. Tutaj z przodu ma kieszonkę po bokach oraz jedną tą taką dużą z przegródką. Ale tego plecaka nie będę Wam go tak dokładniej pokazywała, bo zobaczycie go jeszcze na odcinku, co jest w moim plecaku. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do worka na buty. To jest taki worek, ja go również miałam rok temu i to jest taki właśnie worek na buty z Vansa. Jest on taki pastelowy, taki można powiedzieć tie-dye, chociaż może też nie do końca. No i jak teraz Wam pokazuję worek na buty, to też Wam pokażę od razu i buty. Po opakowaniu w sumie widać już z jakiej firmy to są buty. To są buty właśnie z Vansa, więc worek mam z Vansa i buty tak samo. To są w ogóle moje pierwsze buty z tej firmy, więc zobaczymy, jak będą mi się sprawdzały, bo jednak przecież cały rok będę w nich chodziła, więc oczywiście dam Wam znać. I już te buty wyjmuję. One nie są takie jak te klasyczne buty z Vansa czarno-białe, tylko mają taki inny wzór. No i już Wam tutaj wyjęłam te dwa butki, właśnie one mają takie kilka wzorów, chyba tak, bardzo ładne, mega mi się spodobały, ja je zamawiałam na oryginalnej stronie Vansa, no i ja mam rozmiar 35, tak jakby ktoś po prostu pytał, więc takie butki, zobaczymy jak będą mi się sprawdzały. A teraz przejdziemy już do mniejszych rzeczy i pokażę Wam moje zeszyty. Na samym początku mam takie dwa zeszyty, one są z Empika i one są 60-kartkowe, one są z firmy Interdruk, z Akademii, są one takie w kratkę, taką szarą kratkę, stwierdziłam, że są bardzo ładne. Kolejne zeszyty to są takie z Biedronki i one są z Kajet i też są 60-kartkowe, również w kratkę, też sądzę, że są bardzo ładne. Ten jeden jest taki jakby zwyczajny, ale według mnie też super wygląda, a ten jest jednak takie kwiatki, bardzo mi się one spodobały. Kolejne dwa zeszyty to są takie z Empika, z firmy Pigna i ona w ogóle jest bardzo fajna, bo te kartki są jednak takie troszkę inne niż te standardowe. No i też okładki są bardzo fajne, oczywiście te dwa zeszyty są w kratkę i jeden jest 78-kartkowy, a drugi 58-kartkowy, więc tak. Kolejny zeszyt to jest taki zeszyt tematyczny, on jest z Carrefoura do religii, oczywiście również w kratkę. O, tutaj jest akurat niebieska kratka. Następny zeszyt Empika, to jest taki zeszyt wykropki, on jest ogólnie do biologii, bo my mamy taki wymóg, że musimy mieć zeszyt czysty, ale ja się na zdalnym zapytałam pani, czy mogę mieć taki zeszyt wykropki, no i pani się oczywiście zgodziła i bardzo się cieszę, że się zgodziła, ponieważ dla mnie te notatki lepiej wyglądają w takim zeszycie, ponieważ jak jest zeszyt czysty i ten liniuszek się wyjmuje, to według mnie to pismo takie krzywe jest, jak się ten liniuszek wyjmie, a jednak jak są te kropki, no to widać, że to jest takie prościuteńkie, więc wolę pisać w takim właśnie zeszycie. Wspominałam Wam o liniuszku i tutaj właśnie mam liniuszek i tutaj jest kratka i linia. Kolejne zeszyty zamawiałam przez internet. To są to takie zeszyty kołowe z Oxforda i to jest chyba jakaś kolekcja floral, ponieważ na każdym zeszycie jest coś takiego napisane, więc możliwe. I tutaj mam takie dwa mniejsze, one są takie fajne w kwiatuszki i też są dwa większe. Jeden jest do polskiego, drugi do matematyki, bo stwierdziłam, że do tych dwóch przedmiotów będą takie większe zeszyty idealne. I one są 120-kartkowe, te mniejsze tak samo. I już Wam tutaj pokazuję linię. Dobra, tu jest kratka. I tu powinien być polski, czyli linia. Z zeszytów to w sumie na tyle, jeszcze mam taki brudnopis, on jest z Carrefoura, taki zwykły z takim serduszkiem słodziutkim. Oczywiście się przyda na coś, żeby szybko zapisać lub na jakąś kartkówkę, o matko, nie chcę kartkówek, ale na pewno się przyda.
W tamtym roku miałam jeszcze kalendarz taki, by zapisywać jakieś kartkówki i sprawdziany i stwierdziłam, że w tym roku też kupię. On jest z Empika, taki słodziutki w pianki, jest po prostu genialny. W środku jest taki normalny, po prostu ma dni tygodnia. I mogę wam powiedzieć, że w tamtym roku z tego kalendarza korzystałam tylko wtedy, kiedy było nauczanie stacjonarne, bo jak przeszliśmy na zdalne, to już w ogóle tego nie pisałam, tylko wszystko było w e-dzienniku i na Teamsie, tam jakieś zapisane rzeczy, przypomnienia, więc rzadko z tego wtedy korzystałam. Mam nadzieję, że teraz jednak będzie cały czas stacjonarna i będę mogła ten kalendarzyk zapisać. W tym roku kupiłam też bardzo dużo teczek, a przynajmniej tak mi się wydaje. I pierwsza teczka jest taka z Biedronki, zwykła, papierowa, takie kwiatki, bardzo ładna, różowa oczywiście. W środku normalna po prostu teczka, taka papierowa. Kolejna teczka, to jest teczka z Oshow i ona jest chyba taka idealna na przykład jakieś notatki, bo ja mam ogólnie iPada i jak będę robiła notatki i je drukowała, to mogę sobie tutaj włożyć, bo są takie foliki i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. I jeszcze jedna teczka z Oshow, to jest taka większa, taka, to jest więcej po prostu miejsca. Kolejne teczki, w sumie bardzo podobne, to są takie z Tesco, jedna również prawie taka sama jak tamta, tylko jednak się troszkę odcieniem różni, i też jedna większa. I też kupiłam taką teczkę, ona będzie idealna, myślę, że na jakieś kserówki, które nauczyciele dają, bo często u mnie w szkole właśnie dają jakieś, nie wiem, drukowanki, karty prac i takie inne rzeczy, więc myślę, że będę mogła je tutaj dawać niż wklejać zeszycie. Nigdy nie lubiłam wklejać tych wszystkich rzeczy do zeszytu, bo nie wiem, jakoś tak za bardzo nie podoba mi się coś takiego, tak? Teraz wam pokażę moje piórniki. Piórniki mam dwa. Jeden jest właśnie taki z Carrefoura, już wam go tutaj wyjmuję. Taki niebieski, bardzo ładny. I tutaj odsuwamy i tu jest pierwsza taka kieszonka na jakieś mniejsze rzeczy. I druga. No i to jest oczywiście druga. I po bokach są takie jakieś przegródki, na przykład tu jest taka większa, nie wiem, na jakieś linijki lub coś w tym stylu. A z drugiej strony są takie dwie, tylko że przedzielone. No jakieś po prostu chyba mniejsze rzeczy, typu gumka. Gumka by się tutaj idealnie zmieściła. Tutaj po prostu jakieś rzeczy luzem, więc bardzo fajny piórnik. No i drugi piórnik to jest właśnie taki z AliExpress. On jest w ogóle genialny, bo już wam go pokazuję. Muszę go wyjąć. Ja go zamawiałam jakiś czas temu, bo bałam się, że jednak będzie długo oszedł. I tak on właśnie wygląda, więc do plecaka go wkładamy takiego jakby wyższego i tutaj mamy, nie wiem, jakieś zakreślacze, długopisy, kredki, coś po prostu co chcemy. I jak już jesteśmy w szkole na ławce, to sobie go odsuwamy oczywiście i tak go obniżamy i wszystko nam tak jakby wystaje, możemy sobie spokojnie wziąć i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, że fajna rzecz i ją zamówiłam. Kolejne rzeczy to są takie karteczki samoprzylepne. Pierwsze wyglądają tak, takie jakieś galaxii, a drugie zwykłe takie kropki, idealne, by coś na szybko zapisać. Wzięłam sobie też takie zakładki, one są takie brązowe, możliwe, że są jakieś eco-friendly, czy coś w tym stylu, ale tak właśnie one wyglądają. No i też wzięłam naklejki na zeszyty, żeby podpisywać te zeszyty. Tutaj widzę, że są jakieś takie mniejsze jeszcze naklejki, żeby na przykład ten zeszyt przyozdobić, więc tak to mniej więcej wygląda. No i to jest z Carrefoura. Kolejna rzecz to jest taka ozdóbka, to jest z Empika i to jest taka ozdoby do butów, tak jest bynajmniej napisane, a jest to taka bardziej ozdóbka właśnie na sznurówki do butów i wydaje mi się, że będę musiała jeszcze domówić jedno, ponieważ takich samych nie było, a to jest chyba na jednego buta, bynajmniej mi się tak wydaje. To są właśnie takie jakieś pszczółki, jakieś bichewki i w ogóle plasterki chyba miodu. Bardzo fajne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na bucie. Następnie mamy taki planer szkolny. I tutaj mamy plan lekcji. To jest ogólnie z Oshow. I z tyłu jest jeszcze taki kalendarz od września, jakieś karteczki, żeby coś zapisać i naklejki. Teraz przechodzimy do takich rzeczy mniejszych, czyli takich, które będą w piórniku na przykład. I tutaj mam długopisy. Długopisów mam dość w sumie sporo. I wydaje mi się, że będzie tak jak zawsze, czyli będę tylko z jednego korzystała, ale pomijmy ten fakt. Pierwszy to jest taki chyba z AliExpress, możliwe, że dali mi go w gratisie, ponieważ nie wydaje mi się, bym go zamawiała, taki z kotkiem. Wydaje mi się, że to jest AliExpress, bo ma takie chińskie napisy, tak oczywiście. Kolejny długopis to jest taki
z jakimś pieskiem w okularka. On jest chyba w ogóle zmazywalny, tak? Nie zauważyłam, że to jest zmazywalny. Nieważne, wydaje mi się, że wkład można zmienić. On jest z Carrefoura i to jest jeszcze jeden taki z Carrefoura z pandami. On jest genialny. Zobaczymy, jak on będzie pisał. Oczywiście będę testowała i wybiorę najlepszy. Kolejny również z Carrefoura, taki słodziutki. Ja go w ogóle wzięłam tylko ze względu na to, że ma taki słodki łebek. Oczywiście. Tutaj oczywiście końcówka. I też zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. I ostatnie dwa. Jeden to jest taki, który już miałam rok temu. On jest z Empika i bardzo ładnie on w ogóle pisze. I to jest z firmy Gerasus. Sus, Among Sus, tak. Taki właśnie bardzo ładny. Super on pisze. On w ogóle jest z wkładem czarnym. I wydaje mi się, że tamte też są z wkładem czarnym. I ostatni również z Empika. Wziąłam go na próbę. W ogóle jest bardzo ładny. Końcówka 0.5. Taki śliczny, różowy. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Oczywiście, jeśli mamy długopisy, to muszą być też i korektory. Z tamtego roku zostało mi też dość dużo korektorów, więc tylko teraz kupiłam 3, ponieważ stwierdziłam, że tamte też muszę jakoś wykończyć. No i pierwszy korektor to jest taki z Carrefoura. Ja się w ogóle zastanawiałam, jak on działał. Jak mogliście oglądnąć wcześniejszy odcinek, to pewnie to zauważyliście. I to jest takie, to wygląda jak jojo. I to jest taki przycisk i to się tak przyciskuje. I to takie, gdzie jest ta końcówka? O, jest. Patrzcie. Ja nie, to jest genialne. Super po prostu. Tajemniczy korektor. Coś pięknego po prostu. Troszkę na razie ciężko chodzi, ale myślę, że później się to jakoś rozrusza, czy coś w tym stylu. Kolejny korektor, również z Carrefoura. To jest taki śmiesznawy z okiem. Bardzo fajny. O, to ma jeszcze czapeczkę. Tej czapeczki nie zauważyłam. O matko, to jest genialne. Jeszcze jeden korektor, to już jest taki bardziej zwykły, tylko że w kwiatki, on jest z Empika. To jest właśnie chyba z tej samej kolekcji, co są te długopisy, które Wam pokazywałam. Teraz Wam pokażę, jakie kupiłam kleje. I na samym początku mamy takie kleje w taśmie z firmy Kajet. Ja je miałam w tamtym roku i one są po prostu genialne. Ja w ogóle lubię kleje w taśmie, bo nie dość, że one są wygodne, to jeszcze nic nie brudzą, są szybkie, więc oczywiście mogę Wam je polecić. No i to kupiłam w Biedronce. W tamtym roku też kupowałam w Biedronce, tylko były inne kolorki. A tutaj są takie. Kolejny klej w taśmie z Osho. Ja go jakby pierwszego widziałam i wzięłam tak na wszelki wypadek, jakby nie było gdzieś indziej, bo po prostu nigdzie nie widziałam tych klejów w taśmie. Już miałam mówić korektorów, ale oczywiście zobaczyłam w Biedronce, więc oczywiście wzięłam, bo te są genialne, a zobaczymy, jak te będą się sprawdzać. No i też wzięłam takie zwykłe kleje. Jeden jest chyba z Kauflanda lub Tesco. W każdym razie jest taki klej w szczycie, po prostu zwykły, taki pastelowy, w ogóle różowy, genialny. Już Wam go tutaj. Różowy, to jest różowy klej. Były też oczywiście inne kleje w innym kolorze, ale ja wzięłam różowy, bo jak już wszystko jest różowe, no to musi być różowe. I jeszcze jeden klej, taki z Carrefoura, z główką świnki. I jak chcemy otworzyć ten klej, to musimy wyrwać głowę. Przykre, wzruszające, biedna świnka. Ale taki zwykły klej, tylko że z taką główką. Kolejne rzeczy, jakie kupiłam, to są jeszcze gumki. Na samym początku mam taką zwykłą gumkę z Muppet. Ona jest taka po prostu zwykła. Kupiłam ją w Osho, taka również różowa. Kolejna gumka, a raczej gumki, to są takie z Tesco, jednorożce. Bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i ostatnia gumka, to jest po prostu coś genialnego. Gumka elektryczna, co jest pięknego. To kupiłam w Carrefourze, było też w Kauflandzie, ale w Kauflandzie był mniejszy wybór kolorów, a tutaj właśnie wzięłam różowy. I tutaj są wkłady oczywiście białe, różowy, jakiś zielony, żółty, niebieski, fioletowy. Więc takie różne wkłady i zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Myślałam, że będzie też droższe, gdzieś około 30 zł, a nawet droższe, a tutaj 11 zł, więc to jest całkiem spoko cena. Oczywiście kupiłam też ołówki, już Wam je tutaj pokazuję. Tutaj mam takie 3 zwykłe z Osho, znaczy może nie takie zwykłe, bo fajne kolorowe, znaczy no zwykłe, ale kolorowe, tak. I tutaj właśnie one są z Osho, takie brane na sztukę. I jeszcze jedne ołówki, tak zwane ołówki z bękami z Biedronki. To jest coś genialnego. No tutaj na końcówkach, mam nadzieję, że to widać, mają takie bańki, taki płyn. Mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś kleiło. Oby nie. I to będzie po prostu hit. To się, jak to się przyniesie, to, no to będzie tak z chipsami. Czym jak się przyniesie chipsy do klasy, to tak samo będzie z tymi bańko-ołówkami. Tak, zobaczymy, jak to w ogóle będzie zdawało egzamin.
Teraz Wam pokażę coś, czego mam chyba najwięcej, czyli jakieś zakreślacze, mazaki, brushpeny, pisaki i takie inne. I na samym początku pokażę Wam brushpeny. Czyli mam takie brushpeny z Biedronki, one są genialne. Miałam takie w tamtym roku, one są z Pentela i chyba w tym roku w ogóle przybyły takie pastelowe kolorki. Nie wiem, w tamtym roku nie widziałam ich. To on zwykły taki czarny, tu mam niebieski oraz taki pastelowy różowy. W tamtym roku chyba były takie mocniejsze te kolory, chociaż zobaczymy, czym to będzie się różniło, bo możliwe, że się różni tylko kolorem opakowania. Następnie mam takie, to są chyba zakreślacze albo pisaki, nie, zakreślacze z AliExpress. W ogóle nie wyglądają, żeby były z AliExpress, bo są bardzo ładnie wykonane. I już Wam tutaj wyjmuję. Aha, one są zmazywalne. Dobra, nie zauważyłam, jak zamawiałam, ale to całkiem dobrze, bo jak coś to będę mogła zmazać. No i taka zwykła, nie pachną końcówka. Kolejne zakreślacze, również z AliExpress, wyglądają bardziej właśnie na AliExpress. W ogóle ich nie otwierałam, a wyglądają jakbym je otwierała kilka razy, jeszcze tak strasznie szybko. Więc tak, już Wam je tutaj pokazuję. I one są fajne, bo jedną końcówkę mają taką zwykłą, a drugą mają taką... Jest tutaj właśnie, nie wiem, kto będzie widać, ale tutaj po bokach jest ten zakreślacz, a tu jest takie szkiełko. Jak coś podkreślamy, zakreślamy, to widać, co zakreślamy, ten tekst widać, więc to jest super sprawa. Już kiedyś o tym słyszałam, ale nigdzie nie mogłam czegoś takiego znaleźć, ale oczywiście AliExpress mi to wyświetliło na głównej, więc zamówiłam. Kolejne zakreślacze z AliExpress to są takie z podwójną końcówką, chyba tak. I ja mam takie trzy w różnych kolorach. Tutaj jest na przykład zielony oraz niebieski. Tutaj jest pomarańczowy oraz niebieski i jeszcze niebieski z fioletowym. One mają taką podwójną końcówkę, nie wiem, jak to mogę Wam pokazać. Postaram się jakoś to Wam dokładnie pokazać, żebyście to widzieli, ale wątpię, że mi się uda. Nie wiem, czy to widać, bo mam naprawdę mały podgląd, więc mam nadzieję, że coś tam widać. W każdym razie, jak możecie zauważyć, na górze jest taka końcówka niebieska, a na dole fioletowa. Kolejne zakreślacze to są takie pastelowe z Tesco, takie zwykłe, one nie są dwustronne ani nic, po prostu zakreślacze. Następne to są tak zwane markery dwustronne i jedna końcówka to jest zwykły taki marker, a drugi to jest taki brushpen. Zobaczymy w ogóle, jak ta końcówka brushpena będzie się sprawdzała, ponieważ kiedyś jak kupiłam coś podobnego, to ta końcówka brushpena w ogóle nie przypominała tego, tylko była taka strasznie twarda i no nie za ciekawa. No i to też jest właśnie z Tesco. To są już przedostatnie zakreślacze. To są takie zwykłe z Bika, ja je chyba kupowałam w Kauflandzie. W każdym razie to jest taki zestaw czterech właśnie zakreślaczy, również pastelowe. No i już ostatnie, czyli takie genialne po prostu zakreślacze z Kajeta, z Biedronki. To jest po prostu coś pięknego, jakby zastanawiam mnie, czy to można tak robić, że klocek na klocku i tak dalej, taka wieżyczka. I chyba się da. A to jest w ogóle takie fajne, malutkie i chyba się faktycznie da robić tu wieżę. Zarobię domek i będę tam dawała muchę na lekcji, co? I to były już wszystkie zakreślacze, teraz przechodzimy do kolejnych rzeczy. No i kolejne rzeczy, jakie kupiłam, no to na przykład jest taki cyrkiel z Tesco, taki właśnie pastelowy. Co roku właśnie kupuję nowy cyrkiel, w sumie nawet nie wiem czemu, jakoś tak po prostu, ale ten jest mega ładny, oczywiście pasujący do mojej całej wyprawki, czyli różowej wyprawki. Następna rzecz to jest linijka, taka zwykła, również różowa i ona jest albo właśnie z Tesco, albo z Kauflanda, któryś z tych dwóch sklepów. Kolejna rzecz to są takie nożyczki, one są z Carrefoura, takie zwykłe czarne, ciekawi mnie, jakie one będą, w sensie ostre, bo kiedyś kupiłam takie, no nie za ciekawe i nie cięły jakoś najlepiej, nawet kartkę lewo przecięły, więc słabo trochę. Przechodzimy już do ostatnich rzeczy i tutaj mam właśnie śniadaniówkę. Te ostatnie rzeczy będą związane z jedzeniem jak coś. I to jest taka śniadaniówka z Carrefoura, ona jest z dwoma przegródkami. Do jednej można dać jakieś owoce, a do drugiej ciasteczkę, więc tak. Ja tej śniadaniówki nie będę dawała do plecaka, ponieważ będę miała lunchboxa jak w tamtym roku. I miałam w ogóle Wam pokazywać tego lunchboxa, ale niestety mi jeszcze nie przyszedł. Nie wiem, kiedy on w ogóle przyjdzie, ale jak coś to pokażę na jakimś vlogu, ponieważ nie chciałam tak odwlekać z nagrywaniem tego odcinka, więc stwierdziłam, że będę już nagrywała. Kolejna rzecz to jest taki bidon z myszką mini. On jest bardzo fajny, on jest z Biedronki. Tutaj ma taką słomkę jakby, rurkę, chyba tak. Jeszcze mam kubek, jakbyśmy wrócili na zdalne, co bym w sumie nie chciała, ale jak wrócimy na zdalne, to będę miała po prostu taki kubek na herbatkę czy coś innego, więc to jest opcja na zdalne, a to na stacjonarne nauczanie.
I to były już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ bardzo to motywuje do dalszego nagrywania. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!